Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie. Z tej strony Anna Krysiak. Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny już webinar, Dlaczego dziecko jest niegrzeczne? Trudne zachowania u dzieci. To jest temat dzisiejszego spotkania. Troszeczkę kontrowersyjny, troszeczkę wbijamy dzisiaj. W mrowisko, ale myślę, że nie daliście się zwieść. Tam komentarzy było dosyć dużo na ten temat, co mnie też bardzo cieszy. To znaczy, że jesteście uważni, że nie zgadzacie się na niektóre stwierdzenia i zwroty i, i też trochę o to chodziło. Także cieszę się bardzo. Zapraszam serdecznie. Widzę, że powolutku się zbieramy, już jest nas spora gromada. I zapraszam na kolejny webinar. Ja się jeszcze raz przedstawię. Nazywam się Joanna Krysiak. Jestem pedagogiem rodzinnym, terapeutą integracji sensorycznej i trenerem wielu metod wspierających rozwój dzieci na różnym etapie ich życia. Jestem także szkoleniowcem, wykładowcą i zapraszam na kolejny nasz już webinar. Zanim zaczniemy, dobrze wiecie, że kilka informacji przed nami, kilka technicznych wskazówek. Już tutaj sobie szybciutko ustawiam i ruszamy. Temat dzisiejszego webinaru już znamy, nie znacie jeszcze tematu kolejnego, kolejny webinar już niedługo. Bo dzisiaj wyjątkowo spotykamy się we czwartek. Zazwyczaj są to poniedziałki i w następny poniedziałek właśnie o 19:30, czyli 25 kwietnia, zaprasza Kasia Pikarczyk na świetny webinar. Tym razem znowu wracamy do takich praktycznych wskazówek do zabaw, zabaw terapeutycznych tym razem. Może brzmi tak strasznie i może przerażająco, ale to będą naprawdę proste sposoby na trudne sprawy. Pokażemy jak za pomocą zabawy załatwić wiele rzeczy, które za pomocą innych terapii jest troszeczkę trudniej osiągnąć. Cała terapia integracji sensorycznej opiera się na zabawie i wiele różnych innych metod, czy psychologicznych, czy logopedycznych, właśnie tą zabawę będzie wykorzystywało. Jest to najlepsze medium, najlepszy sposób na to, żeby pracować z dziećmi. Ja tylko jeszcze zapytam, czy mnie widać, czy mnie słychać, czy wszystko jest w porządku. Widzę, że tutaj się witacie, pozdrawiacie. Napiszcie też, skąd jesteście. Ja Was witam serdecznie z Krakowa. Mam nadzieję, że mam tutaj też swoich sąsiadów, że oglądacie nas, ale na pewno jesteście też z innych regionów Polski, a także spoza Polski. Także przywitajcie się, dajcie znać, się, z jakiego kraju dzisiaj do nas piszecie. Jak motywować dziecko do pracy? Odwieczne pytanie, które wielu, wielu rodziców i nauczycieli sobie codziennie zadaje i na to pytanie postara się odpowiedzieć Magdalena Perzyńska już w czwartek, kolejny za dwa tygodnie. Zobaczcie, że znowu mamy długi weekend, znowu będzie dłuższa przerwa i za dwa tygodnie właśnie Magdalena wyjątkowo we czwartek, 5 maja będzie odpowiadała na to pytanie jak motywować dziecko do pracy. Będzie spora część poświęcona Wspieraniu samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym. I ta samodzielność, na którą tak bardzo teraz narzekamy, że dzieci są mało samodzielne, mało się angażują, mało jest inicjatywy z ich strony, to na to właśnie Magdalena będzie zwracała uwagę. Już prezentacja jest prawie gotowa, oceniamy ją, oglądamy, pomysłów naprawdę jest dużo, więc zapraszam po konkrety, jak zawsze. Konkurs. Jak zwykle, konkurs dzisiaj do wygrania jest książka i jego wysokość dziecko. Co trzeba zrobić? Trzeba udostępnić publicznie ten webinar oraz opisać, co to znaczy niegrzeczne lub grzeczne zachowanie. Znowu wbijamy ten kij w mrowisko, znowu troszeczkę. Mam nadzieję, że opiszecie nam, co według Was to znaczy, jeżeli w ogóle coś to dla Was znaczy. Wybierzemy trzy osoby i nagrodzimy je książkami, które właśnie tutaj widzicie, czyli książką Jego Wysokość Dziecko. Bardzo ciekawa książka o. Narcyzmie dziecięcym, narcyzmie takim rozwojowym, ale nie tylko o zmianach społecznych, jakie ostatnio też w Polsce obserwujemy, czy w ostatniej dekadzie. Także bardzo polecam, wystarczy udostępnić ten webinar i napisać kilka słów od siebie. Poprzednie webinary można oglądać bezpłatnie. Są one dostępne w dwóch, a właściwie w trzech miejscach. Jedno miejsce, o którym dużo ostatnio mówimy, czyli nasz kanał na YouTube, Famiga.pl przez YouTube, albo jak wchodzicie sobie na YouTube, wpiszecie Famiga, również ten nasz kanał wam się wyświetli. Najlepiej od razu go subskrybować, nacisnąć taki mały dzwoneczek tam z rogu, dlatego że wtedy dostaniecie powiadomienia o nowych filmach, które tam dodajemy. Zazwyczaj dzień, dwa dni po webinarze. Ten nowy webinar jest dodany. Od razu, więc dosyć szybko na bieżąco staramy się to uzupełniać, ale można tam oglądać poprzednie webinary. Jeżeli ktoś jest naszym nowym fanem, nowym uczestnikiem webinarów, to tam można dotrzeć też do starszych. Inne miejsce, to jest nasza strona internetowa. Tam są absolutnie wszystkie webinary od ponad dwóch lat. Wszystkie są tam publikowane. famiga.pl przez webinary i tam znajdziecie wszystkie wszystkie nasze um, wykłady. Natomiast można je też oglądać na Facebooku. Także przeglądajcie, szukajcie, co znajdziecie, to oglądajcie. Śmiało bezpłatnie można to kupywać. Nadal można także uzyskiwać zaświadczenia i materiały ze wszystkich poprzednich webinarów, jeżeli one się dawno temu odbyły a chcielibyście, żeby ta data na zaświadczeniu była bardziej aktualna, na przykład z tego roku, z tego tygodnia, bo oglądaliście wczoraj czy przedwczoraj, to jak najbardziej można o taką datę poprosić w komentarzu, że oglądaliście 13 kwietnia i wtedy taka data 13 kwietnia jest po prostu na tym zaświadczeniu, które dostajecie. I także z dzisiejszego webinaru można zakupić taki pakiet webinarowy, czyli zaświadczenie, materiały o tym, co tam jest, o tym za chwilę. Można to kupić na stronie famiga.pl przez zaświadczenia, ale też taki link gdzieś tutaj Wam miga, on gdzieś tutaj się pojawia i możecie sobie bezpośrednio kliknąć do linku z pakietem z tego webinaru. Pamiętajcie o tych webinarach, też poprzednich, że tam też można zamawiać te poprzednie zaświadczenia. Co jest w pakiecie? Słuchajcie, imienne zaświadczenie, to wiadomo. Pełna prezentacja, czyli to, co teraz zobaczycie bez tych slajdów reklamowych, dostajecie pełną prezentację do swojego użytku. Prezentacja orientacyjna, karta diagnostyczna, to jest taka karta przesiewowa, ona była także dołączana do webinaru o pierwszej diagnozie dziecka. W tej karcie diagnostycznej jest dużo różnych takich symptomów, różnych objawów, które nam mogą sugerować, że dziecko ma jakieś trudności rozwojowe i tam właśnie wypełniając taki właśnie dwustronicowy formularz możecie odkryć, czy w końcu zostać nakierowani na to, co temu dziecku jest, czym warto się zająć, co trzeba u dziecka zdiagnozować. I jest też plakat. Plakat trudne zachowanie z tą górą lodową. On jest w takiej lepszej rozdzielczości. Jakby to sobie chciał wydrukować, to on właśnie w dobrej rozdzielczości również w tych materiałach jest w pakiecie. Pamiętajcie, że te wszystkie rzeczy, które my dajemy oprócz zaświadczenia, one są w gratisie, czyli cała ta nasza prezentacja, inne dodatkowe materiały. Czasami są to e-booki, czasami są jakieś gry, zabawy, inne materiały. One są wszystkie w gratisie, także płacić tylko za zaświadczenie, a wszystkie te inne rzeczy, czasami jest to nawet 40, 50, 60 dodatkowych stron. One są zupełnie jakby uzupełnieniem tego, że tutaj byliście i tymi informacjami, które tutaj zdobyliście. Także macie taką pamiątkę. Też. Dzisiejszy plan webinaru. Co znaczy niegrzeczne? Zobaczcie, że cały czas to słowo używam w cudzysłowie. Zaczniemy się zastanawiać, co to jest, czy to coś znaczy, czy w ogóle coś znaczy, czy nic. Trudne zachowania, czyli jakie, dla kogo są trudne, jakie klasyfikujemy, kiedy możemy w ogóle nazwać, że jakieś zachowanie jest trudne. Niegrzeczne czy niewychowane, znowu troszeczkę sobie pomieszamy, znowu troszeczkę prowokuje. Zobaczymy, co wy na to. Jestem bardzo ciekawa Waszych komentarzy. Ja myślę, że też. Będzie grono osób, które może się nie zgadzać z tymi rzeczami, które tu będę mówić, i dobrze, dobrze, żeby tutaj dyskutować, żeby też szukać jakiegoś wspólnego mianownika i żeby może odkrywać na nowo, trochę zmieniać swoje poglądy. Na tym będzie polegał ten dzisiejszy webinar. Niegrzeczne czy zaburzone, czyli przechodzimy do sedna. Będziemy się zastanawiali, co jest spowodowane rzeczywiście zachowaniem dziecka, jego nastawieniem, a co może być przyczyną, może mieć przyczynę zupełnie gdzieś indziej, czyli w jakichś zaburzeniach rozwojowych. Na koniec, jak zawsze, pytania, odpowiedzi, wyniki konkursu oraz bibliografia. Zapraszam Was też na końcu jeszcze raz na kolejne webinary. Co to znaczy niegrzeczne? Przechodzimy do sedna. Zastanówmy się, czy to w ogóle coś znaczy. Nawet niektórzy, jak ogłosiliśmy to wydarzenie, tam możecie sobie nawet wrócić do tamtego postu z Facebooka. Pisali, co to znaczy niegrzeczne. Przecież tego słowa już nie używamy. Bojkotujemy wydarzenie, również taki się tutaj post pojawił. Niektórzy nie zauważyli, że to słowo niegrzeczne też jest w cudzysłowie, i gdzieś potem wycofywali się z tego bojkotu, także też dobrze. Natomiast jest to słowo, które na pewno budzi kontrowersję. Dlaczego? Dlatego, że dla każdego ono znaczy troszeczkę coś innego, a tak naprawdę nie znaczy zbyt wiele, bo jest tak szerokie w swoim pojęciu, jest tak ogólne, że właściwie możemy mm, mieć trudność z określeniem, o co właściwie nam chodzi, kiedy mówimy słowo grzeczne lub niegrzeczne. I to jest podstawowa rzecz. Przede wszystkim we współczesnej pedagogice, czy psychologii, czy wychowaniu nie używamy już słowa niegrzeczne. Ono już po pierwsze wyszło troszeczkę z mody, bo już nasza i świadomość na temat rozwoju dziecka, i świadomość na temat tego, co dziecku może być, jak inaczej możemy nazwać te trudności, jest już dużo, dużo wyższa, dużo większa. Słowo niegrzeczne, ja się przyznam, że czasami je używam. Wiecie kiedy? Jak rozmawiam z kimś, który kto wie, wie, o co mi chodzi. Jak już określiliśmy jakieś trudności u dzieci, czy naszych swoich prywatnych, czy mówię, na przykład do męża, czy do koleżanki, i jak ja powiem, Niegrzeczne, to dokładnie wiem, o co nam chodzi. To jest taki skrót myślowy, bo czasami ciężko nam opowiadać, snuć całą historię no, to wtedy gdzieś potocznie powiedzmy, możemy to użyć, ale absolutnie nigdy nie używamy takiego słowa skierowanego do dziecka albo żarąc się na przykład do innego rodzica, jeszcze przy dziecku, że nasze dziecko jest takie strasznie niegrzeczne i nie wiemy, co z nim zrobić. Przede wszystkim dzieci nie rozumieją kontekstu. Słowo niegrzeczne jest na tyle ogólne i na tyle zazwyczaj wynika ze danej sytuacji, czyli z tego, co dzieje się w danym momencie. Czyli um, dziecko wbiega na ulicę, albo uderzyło drugie dziecko, albo ucieka nam, a my musimy za nim gonić. I wtedy mówimy, jesteś niegrzeczny. Ale skąd dziecko może wiedzieć, co to znaczy? Czasami bądź grzeczny znaczy stój, czasami bądź grzeczny znaczy sieć, a czasami. Bądź grzeczny, znaczy odzywaj się, na przykład trzeba powiedzieć dzień dobry, albo opowiedzieć wierszek, albo pokazać się z najlepszej strony. Więc to słowo grzeczny, niegrzeczny zawsze znaczy troszeczkę coś innego. I to zależy najczęściej od kontekstu czy od sytuacji, od tej, w której dziecko w danym momencie się znajduje, a ono ma problem, żeby to odczytać. Więc. Um, co jest ważne? Ważna jest konkretna informacja, czyli najpierw trzeba ustalić konkretne zasady, zasady i granice. Ważne, żeby one były jasne, przejrzyste, często powtarzane, do których możemy się odnosić. Pamiętajcie, że do tych zasad i granic odwołujemy się wtedy, kiedy nie ma sytuacji trudnej, bo w momencie, kiedy jest bunt, bijatyka, walka kiedy jest, są emocje przede wszystkim duże, to ciężko wtedy mówić, zasada jest taka, że nie odzywamy się przy stole, tak? albo zasada jest taka, że nie rzucamy przedmiotami. O tym, jak formułować te zasady, też za chwileczkę będziemy sobie mówić. I rzeczywiście w tych emocjach ciężko te zasady egzekwować, ale przypominamy je, odwołujemy się do nich wtedy, kiedy jest już spokojnie. Przypominamy je zanim ta sytuacja następuje, jak już widzimy, że w dziecku się gotuje, albo że się wierci, że nie może czegoś zrozumieć. Odwołujemy się do zasad. Te zasady dają poczucie bezpieczeństwa, dają dziecku punkt odniesienia i właśnie budują ten kontekst sytuacji. Samo słowo niegrzesza nic dziecku nie powie, a konkretna zasada, konkretny przykład, który jeszcze wcześniej na spokojnie sobie omówiliśmy, zdecydowanie dużo więcej mu powie. Dlatego zamiast mówić, jesteś niegrzeczny, daj konkretną wskazówkę, jak dziecko ma się zachować, nazwij swoje oczekiwania. I też te oczekiwania nie nazywajmy używając słowa nie. Ja wiem, że czasami jest to trudne i jak szybko chcemy coś wyegzekwować, czy jest jakaś taka awaryjna sytuacja, to to słowo nie to jest pierwsze, które przychodzi nam do głowy. Natomiast wiele komunikatów możemy zamówić na komunikaty pozytywne. Jak dziecko żyje w takim świecie, że nie rób, nie dotykaj, nie odzywaj się, nie oddychaj, tylko cały czas to nie, 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 to przestaje na to reagować. Napiszcie mi, czy rzeczywiście tak jest. jeżeli ciągle mówimy nie wolno, nie, nie możesz, nie pozwalam, czy rzeczywiście to działa? Czy w pewnym momencie nie jest tak u was w domu, u was w grupie, w klasie, że te zakazy w pewnym momencie przestają działać, przestają funkcjonować. Jak możemy to zastąpić? Zamiast nie wolno krzyczeć, możemy powiedzieć bądź cicho albo mów ciszej. Nie biegaj, dajemy jakąś alternatywę. Nie biegaj, możemy powiedzieć idź powoli, idź spokojnie, usiądź na krześle, tak? Czyli dajemy konkretną, konkretną informację, konkretne oczekiwanie, które mamy w stosunku do dziecka. Nie rób bałaganu albo nie bałagań, możemy użyć, Weź tylko jedną zabawkę, albo następną zabawkę możemy użyć wtedy, kiedy odłożymy poprzednią na miejsce. W zależności od wieku, od możliwości też rozumowania dziecka, żeby te komunikaty też nie były zbyt długie. Te z wyrazem nie, one najczęściej są krótsze, dlatego łatwiej jest nam je formułować. Te pozytywne wymagają troszeczkę więcej wysiłku, ale jak już raz sobie je przepracujemy albo zawrzemy je w tych zasadach, to dużo, dużo łatwiej potem dziecku się do nich dostosowywać. Łatwiej będzie mu zrozumieć, czego w danym momencie od niego oczekujemy. I tutaj tak samo obowiązuje nas ta sama zasada, którą już kiedyś opowiadałam, o której już opowiadałam. W przypadku dzieci, na przykład w spektrum autyzmu, zawsze, gdy coś zabieramy, musimy dać coś w zamian. Więc jeżeli powiemy dziecku, nie graj piłką. To tutaj znowu mamy negatywny komunikat, znowu mamy słowo nie. Zabieramy mu tą piłkę i dziecko zostaje z czym? No, z tymi samymi potrzebami, które miało przed chwilą. Że chce się bawić, że chce grać piłką, że chce jakoś wesoło spędzić czas. Zabieramy piłkę, mówimy nie graj piłką, ale możemy dodać pozytywny komunikat. Damy coś w zamian. Piłką możemy grać na podwórku, tak? Mamy już coś w zamian. Albo nie graj piłką w domu. W domu możesz odbijać balon, tak? Czyli dajemy coś w zamian, coś, co jest bezpieczne, coś, co mieści się w tych naszych zasadach i granicach. Tak samo jest z maskotkami, ze smoczkami, z tymi rzeczami, gdzie dzieci się buntują. Też Magdalena za dwa tygodnie będzie opowiadała o tej samodzielności, o motywowaniu dzieci. Będzie mówiła dużo o wyborach, czyli mamy... Ubieranie się, tak jest awantura. Dziecko nie chce czegoś ubrać. Dajmy dwie bluski do wyboru, gdzie dziecko już może tą samodzielność swoją wykazać, może się nią wykazać i um, też tą samodzielnością może się z nami podzielić, czyli ma jakąś sprawczość. Bo bardzo często to trudne zachowanie polega właśnie na tym, że dzieci chcą mieć jakąś sprawczość, a kiedy są intensywne, to my, to my zwracamy na nie uwagę, ale o tym też za chwilę. Dzieci nie rozumieją sarkazmu i ironii. I to myślę, że ja czasami muszę się gryźć w język, muszę czasami tutaj się mocno ograniczać, żeby nie powiedzieć troszeczkę za dużo, dlatego że no my dorośli lubimy być ironiczni, lubimy być sarkastyczni i czasami coś odpowiadamy bez pomyślunku. Jeżeli dziecko przychodzi z jakimś wydawałoby się absurdalnym pytaniem, na przykład jest bałagan, my wołamy dziecko, patrzymy na nie i dziecko pyta co mam posprzątać, a my mówimy nie, usiądź sobie, ja ci jeszcze tam cukierka, tak? No i co dziecko robi? Siada sobie i czeka na cukierka, bo on tego sarkazmu, tej ironii może rzeczywiście nie zrozumieć. Może to potraktować bardzo dosłownie, a im mniejsze dziecko, tym większą mamy pewność, że tak właśnie zrobi. Więc tu czasami znowu bijemy się w piersi, dajcie znowu mi znać w komentarzu, komu się tak zdarza, że jesteśmy ironiczni, że mówimy coś innego niż myślimy do dziecka. Czy przypadkiem gdzieś w tym nie leży nasza wina i gdzieś nie doszukujemy się właśnie tej złośliwości u dziecka i przez to sami jesteśmy złośliwi? Dzieci nie rozumieją długich poleceń. I to jest kolejna e, uwaga, szczególnie chyba do nas kobiet. E, nie czujcie się obrażone. No myślę, że większość z Was przez nami rację. My lubimy formułować duże, długie komunikaty. I mówimy, i tu opowiadamy, dajemy jeszcze przykłady. E, a dlaczego? A idź tutaj, a przynieś na górę, idź, przynieś mi zeszyt i wyjmij, tylko pamiętaj, żeby był niepamięty, a jeszcze przynieś do tego niebieski długopis. No i co dziecko? Pójdzie po ten zeszyt e, i, i w połowie drogi i zapomni w ogóle po co tam idzie, albo co miał przynieść, do czego tam zeszedł, a czy jeszcze miał jakiś długopis przynieść, to już w ogóle jest jakaś abstrakcja. Starajmy się formułować te polecenia krótko. Prosto też, jako terapeuta integracji sensorycznej, zawsze zalecam rodzicom, szczególnie u dzieci, które mają trudności z koncentracją uwagi i takich dzieci, które mają trudności z przetwarzaniem słuchowym, żeby te polecenia były krótkie i żeby ich nie powtarzać. Powiedzieć raz i poczekać chwilę, aż do dziecka dotrzesz, ona sobie to przetworzy, aż się chwilę. Zastanowi to. Czasami, słuchajcie, sekunda dwie, której my dziecku nie dajemy. Ubierz buty, ubierz buty, mówiłam, ubierz buty. Ciągle powtarzam, mój że też nie ubrać buty. Zobaczcie, nic na krześle jeszcze nie ubrałaś butów, prawda? Już powtórzyliśmy to, jeszcze jakoś rozbudowując komunikat niepotrzebnie, już są jakieś emocje, frustracja nasza. I niestety bardzo często kończy się to tak, że dziecko po prostu nie wie, co ma zrobić. No właśnie, więc przechodzimy sobie do tych trudnych zachowań. Trudne zachowania, czyli jakie. Dla kogo one są trudne? Czy one są trudne dla nas, dla rodziców, dla wychowawców, dla opiekunów, dzieci? Na pewno tak, dlatego że musimy więcej wysiłku włożyć, musimy się zaopiekować dzieckiem, czasami są to sytuacje niebezpieczne, musimy zabezpieczyć pozostałą część grupy, jeżeli pracujemy z grupą, więc one na pewno są trudne. To nie jest tak, że przechodzimy do pracy, czy wstajemy rano jako rodzice, pijemy sobie tą kawkę, a dzieci tutaj hasają sobie, jeszcze zrobią nam śniadanie. Albo przyniosą nam to przysłowiowe jabłko na biureczko, prawda? Rzeczywiście, często jest tak, że no, praktycznie codziennie borykamy się z jakimiś trudnymi zachowaniami u dzieci. Ale dla kogo one jeszcze są trudne? Są na pewno trudne dla środowiska, dla społeczeństwa, w którym żyjemy, i to powiedziałabym, że nawet jest częściej niż dla nas, niż dla samego dziecka. My boimy się tego, co powiedzą inni. Choć czasami to wypieramy, choć czasami się zarzekamy, że nie, to jednak jest, yy, żyjemy w społeczeństwie i zależy nam na tym, żeby inni myśleli o nas dobrze. Dobrze, myśleli to raz, możemy sobie to brać bardziej do serca lub nie. Ale co jeżeli dziecko w tym społeczeństwie robi jakieś zamieszanie? Bo wpada, nie wiem, do tramwaju i uderza obce osoby na przykład, albo jest w klasie i tam kogoś uderzy, ugryzie, e, zabierze komuś coś ukradnie e, czy zrobi jakąś inną przykrość? Wtedy już mamy te zależności społeczne. Już nawet jeżeli akceptujemy, jesteśmy ciepli i e, Wspieramy te trudności dziecka, to niestety to dziecko również jest członkiem społeczeństwa i w tym społeczeństwie będzie różnie odbierane. Także są one trudne nie tylko dla nas, nie tylko dla samych dzieci, ale także w takim kontakcie społecznym dla innych dzieci, innych rodziców i innych wychowawców, opiekunów, którzy są w koło. I to myślę, że trzeba sobie uświadomić. I jak dzielimy te zachowania trudne? No myślę, że to też jest dosyć odkrywcze, że one mają jakieś stopnie trudności, stopnie zaawansowanie, żebyśmy mogli powiedzieć, że zachowanie jest trudne lub trudne nie jest. Pierwszy stopień to jest zachowanie drażniące. Ja myślę, że to jest to, co my najczęściej przeżywamy, że nas po prostu coś drażni, coś nie jest jakieś bardzo trudne, ale u nas, gdzieś w nas, coś już nie, my nie dajemy rady. tak? My nie mamy tej cierpliwości, my nie mamy tej siły, żeby cały czas się z tym gdzieś borykać. Drażniące zachowania to takie, które są adekwatne do wieku, ale niepokoją rodziców, czyli. Bunt dwulatka na przykład no jest adekwatny do wieku. Każdy wie, że on przyjdzie. Czasami przychodzi już w pierwszym roku życia i utrzymuje się do osiemnastki, więc on nigdy nie mija. Natomiast wiemy, że on przyjdzie, wiemy, że on jest, ale jest on dla nas trudny, jest on dla nas drażniący, tak? bo wiemy, że jak zabronimy, to będzie histeria, że jak będziemy ubierać buty, to trzy razy dziecko będzie zmieniać, i to jest dla nas trudne, drażniące. Kolejny stopień to niepożądane zachowania. I tutaj już mówimy o nieodpowiednich do wieku i poziomu rozwoju dziecka zachowaniach, które stanowią problem dla rodziców, ale też otoczenia lub samego dziecka. Czyli ta częstotliwość się powtarza, już ta trudność wychodzi poza te nasze granice domu, poza nasze środowisko rodzinne, czyli to co mówiłam to, że dziecko wpada do tramwaju i zaczyna na przykład popychać obcych ludzi, którzy tam są. I do tego już taki najbardziej zaawansowana, a największa ilość najczęściej powtarzających się trudności to są już zaburzenia, i zaburzenie to zbiór niepożądanych zachowań trwający co najmniej kilka miesięcy. Czyli jeżeli te trudne sytuacje w domu, w społeczeństwie powtarzają się, utrzymają, utrzymują się przynajmniej kilka miesięcy, kilka miesięcy w psychologii rozwojowej e, mówi się o trzech miesiącach. Jeżeli trzy miesiące, i rzeczywiście w integracji sensorycznej, też jeżeli pewne trudności utrzymują się przez trzy miesiące, możemy mówić o zaburzeniu integracji sensorycznej w danym, w danym zmyśle. I rzeczywiście wtedy już trzeba bardziej przyglądać się dziecku, dokonać pewnie jakiejś specjalistycznej diagnozy, w zależności od tego, co temu dziecku jest, co odkryliśmy, gdzie największa jest trudność. Czasami trzeba przejść przez kilku specjalistów, zanim dotrzemy tak naprawdę. Do której szufladki trzeba to zrobić? I też powiem Wam, że jako terapeuta integracji sensorycznej, diagnozując dzieci, bardzo często jest tak, że sam problem czy przyczyna nie leży w integracji sensorycznej, ale ja gdzieś potrafię czy staram się nakierować rodziców, to spróbujcie w kierunku ADHD, albo jednak skierujcie gdzieś tam dziecko obserwacje pod kątem spektrum autyzmu, albo inne trudności. Tak? Czyli zwracam uwagę na to, no bo gdzieś rodzice. Szukają czasami sami specjaliści, nie wiedzą, odsyłają i odsyłają Was, słuchajcie, nie dlatego, że są niekompetentni, nie chcą Wam pomóc, że jest psychologia, bo bardzo często gdzieś no, słychać takie głosy w internetach. Natomiast odsyłają Was często dlatego, żeby dotrzeć do tego specjalisty, który odkryje, co dziecku jest, który zajmie się nim kompleksowo i tak, jak dziecko na to zasługuje, to jak potrzebuje. No właśnie, i czy dziecko nas nie słucha? Bo to jest najczęstsza rzecz. Jeżeli się zapytam, co dla ciebie jest trudnym zachowaniem, zrobiłam sobie taki mini wywiad tutaj gdzieś wśród rodziców, wśród wychowawców. Nawet wczoraj miałam takie szkolenie już na żywo, słuchajcie, z Radą Pedagogiczną w jednej ze szkół krakowskich. I rzeczywiście, coś, co najbardziej denerwuje, drażni, co jest dla nas trudne, to jest to, że dzieci nas nie słuchają. Ale tak się zastanówmy, słuchajcie, dziecko w ciągu dnia słyszy. Kilkadziesiąt, kilkaset poleceń, które wykonuje bez mrugnięcia okiem. To się już dzieje. Od samego rana wstań, ubierz się, nie te buty inne, zjedz na śniadanie nie to, zjedz coś innego. Bo cały czas dziecko mówimy co ma robić i dziecko to robi. wsiąść do auta albo iść do przedszkola, do szkoły. W szkole, w przedszkolu to słyszy. Wstań, usiądź, zjedz szybciej, wolniej. Wychodzimy, siadamy. Jakby cały czas dziecko wykonuje różne polecenia i okazuje się, że jak to wszystko sobie zbierzemy, że dziecko chce współpracować, że w ciągu dnia wykonuje setki poleceń i że tak naprawdę dużo częściej nas słucha, niż nas nie słucha. Więc, jeżeli ktoś mówi, że dziecko nas nie słucha, to znaczy, że nie słuchało nas jeden, dwa, trzy razy, że I jak często dziecko musi nas nie usłyszeć, nie usłuchać. Abyśmy mówili, że dziecko nas nie słucha. Także też zastanówmy się i doceńmy te momenty, kiedy dziecko nas usłyszało. I słuchajcie, można jeszcze podnosić stopień tej trudności, i to jest coś, co bardzo lubię robić. Kiedy mówimy na przykład, ubierz buty. Dziecko nie reaguje, ubierz buty, tak? Podchodzimy do dziecka, dotykamy ramienia, nawiązujemy kontakt wzrokowy. Jacku, mówiłam, proszę, ubierz buty, tak? I dziecko wtedy nawiązało, kontakt, dobrze usiadło, trzyma w ręce buta. Co masz w ręce? Popatrz, masz w ręce buta, ubierz buta. Tak, już nas się gotuje, ale staramy się zachować zimną krew i rzeczywiście to dziecko ostatecznie ubiera tego buta, nawet i drugiego, i wychodzimy. Następnym razem, czy za tydzień, e, kiedy taka akcja trwa. E, Mówimy, ubierz buta. Dziecko siada i ubiera buta. I co wtedy możemy powiedzieć? O, jak pięknie ubrałeś buta! Niekoniecznie. Możemy powiedzieć, Cieszę się, że zrobiłeś to za pierwszym razem, kiedy o to poprosiłam. I to jest super, dlatego że podnosimy tę poprzeczkę, tak? Czyli nie chwalimy dziecka za to, że ubrało but, tylko za to, że zaangażowało się, podjęło tą próbę za pierwszym razem, kiedy to powiedzieliśmy. Jeszcze wyższa poprzeczka. Wychodzimy z domu, dziecko samo siada, ubiera buty. I wtedy my się oczywiście dziwimy, mówimy wspaniale że ubrałeś tego buta, zanim to powiedziałam, czyli jeszcze możemy podnieść tą poprzeczkę i jeszcze bardziej chwalić dzieci za to. I dzieci to lubią słuchajcie, doceniają, kiedy my zauważamy to, że one coś wykonały. Oczywiście nie cały czas i nie za wszystko chwalmy, ale doceniajmy czasami, zauważmy to, na co zazwyczaj nie zwracaliśmy uwagi, co traktowaliśmy jako oczywistość. Narcyzm dziecięcy, o tym będzie troszeczkę jeszcze później, natomiast coś, na co chciałam bardzo zwrócić uwagę, między innymi ta książka, którą dzisiaj można wygrać, jest właśnie o tym, dlatego że to jest naturalny etap rozwojowy. Dzięki temu narcyzmowi Dziecko jest w stanie wyrazić swój dyskomfort psychiczny, fizyczny, czyli buntuje się, mówi co ono chce. Bardzo często tak jest, że nie potrafi zrozumieć potrzeb innych, bo jeżeli ono chce lizaka, a ja chcę zjeść, nie wiem, loda, no to dziecko nie rozumie, dlaczego ja chcę loda, skoro ono chce lizaka, prawda? Bo skoro ono, to znaczy, że wszyscy. Ja tu to jest oczywiście związane z całą psychologią rozwoju i z tym, jak. No dzieci też postrzegają innych przez swój pryzmat, tak? gdzieś tą swoją indywidualność, ale to jest bardzo ważny moment w rozwoju dziecka. Dziecko w końcu odrywa się od tej mamy, wchodzi w taki proces indywidualizacji czy wyrażania siebie, więc gniewa się, płacze, jest impulsywne, domaga się bezwzględnej uwagi i na pewno macie takie sytuacje, że z kimś rozmawiacie, dorosły z dorosłym, a tutaj dziecko ciągnie za nową wagawką, mówi, mamo, 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 nie rozmawiajcie czasami, nawet tak mówią, tak? Teraz ja mówię, nie wymówicie, tak? Albo nie rozmawiaj z tatą, albo rozmawiają nauczycielki, a tutaj dzieci przychodzą, domagają się tej uwagi. Żąda spełnienia jego zachcianek. Tu i teraz, żeby jeszcze było gorzej. I to jest no, dla nas trudne, a dla dzieci jest budowaniem swojej dojrzałej osobowości, co nie znaczy, że też możemy bezkarnie, bez żadnych konsekwencji na to wszystko pozwalać. Także spokojnie tutaj ustalamy zasady, kiedy dorośli rozmawiają albo poczekaj, aż skończę i wtedy będę z tobą rozmawiać. Tak? Czyli tutaj cały czas te zasady jak najbardziej wprowadzam. Ale celem wychowania nie jest bezgraniczne posłuszeństwo dziecka. Pamiętajcie o tym, dlatego że my nie chcemy wychować bezmyślnych robotów. Chcemy wychować niezależne indywidualne, myślące, kreatywne jednostki i do tego potrzebny jest ten bunt, dlatego potrzebne jest to, żeby dziecko czasami się z nami nie zgodziło, żeby pokazało swoje zdanie i żeby pokazało swoją osobowość. Także też pamiętajmy, że ten bunt jest niezwykle istotny. Dzieci postrzegają rzeczywistość w innych proporcjach, więc jeżeli my mówimy do dziecka pośpiesz się albo za pięć minut wychodzimy, to cóż to znaczy 5 minut, słuchajcie? Czy to w ogóle czas istnieje? Co to znaczy za tydzień, tak? Albo co to znaczy ucz się teraz angielskiego, bo jak będziesz dorosły i będziesz chciał znaleźć pracę, to wtedy angielski będzie Ci potrzebny. Dla dziecka nie znaczy to absolutnie nic. Oczywiście będą tacy, takie indywidualności, które już będą wiedziały, że on będzie lekarzem i że całe życie będzie do tego dążył i on tym lekarzem nawet nie zostanie. Natomiast zdecydowanie można powiedzieć, że dzieci żyją tu i teraz. Ważne jest dla nich to, że teraz są zmęczone i teraz nie chcą uczyć się tego angielskiego, niż to, że za x lat dostaną się na jakieś studia albo że dostaną super pracę. Praca jest taką abstrakcją, studia są taką abstrakcją, której dzieci po prostu w tej długoterminowej perspektywie nie dostrzegają, nie rozumieją. I myślę, że jak przetwarzając sobie to w głowie, że dla dzieci to nie ma znaczenia, to po pierwsze wypadają nam te argumenty, musimy poszukać takich argumentów, które będą aktualne, które będą dotyczyły tego konkretnego czasu, najbliższego środowiska, najbliższego okresu czasu. I teraz kolejne pytanie, myślę, że otwarte, czy dzieci są złośliwe? Bo to mówimy bardzo często, on jest taki złośliwy. Mówimy to słuchajcie już o rocznych dzie dzieciach, które na przykład wybudzają się ciągle w nocy, bo z takimi dziećmi też pracuje i rodzice mówią, mnie złośliwy, wybudza się w nocy. No i gdzieś jak sobie to pomyślimy, kurczę, brzmi to absurdalnie, jak w ogóle coś takiego można powiedzieć? Ale to też są nasze emocje, to też jest nasze zmęczenie. Pamiętajcie, rodzic niewyspany zawsze będzie um, troszeczkę bardziej sfrustrowany, na pewno też dobrze o tym wiecie. Też zmęczony pracownik, nauczyciel, wychowawca, pedagog, zawalony papierami, kiedy dziecko po raz setny robi to samo, a my prosiliśmy, żeby tego nie robił. Jest absolutny zakaz, jest zasada ustalona, a dziecko to zrobiło i jeszcze patrzy na nas. I się wtedy zastanawiamy, czy to dziecko rzeczywiście jest tak złośliwe, żeby nam robić na złość i nam w ten sposób szkodzić. No właśnie, co to znaczy i po co takie zachowania są, i jakie to są? No Bardzo często to jest bicie, gryzienie, szczypanie innych lub szczypanie siebie, czyli różnego rodzaju autoagresje, niszczenie zabawek, niszczenie innym zabawy, przeszkadzanie, na pewno zdarzyły Wam się takie sytuacje, kiedy jakieś dziecko zniszczyło obrazek na przykład innej, innego dziecka, podeptało wieżę z klocków, mimo że ta wieża wymagała dużej ilości czasu i pracy. Albo są też dzieci, które wymagają ciągłej uwagi i one ciągle chcą być w centrum i ciężko od nich odejść, tak zwane dzieci nieodkładalne. I rzeczywiście to nam mówi o tych trudnych zachowaniach mówi nam o tym, że co? Że dzieci potrzebują uwagi. A w ujęciu behawioralnym. Każda uwaga, jaką poświęcamy dziecku, nawet ta negatywna, kiedy narzekamy, kiedy krzyczymy, kiedy denerwujemy się, kiedy upominamy, każda uwaga, jaką dajemy dziecku, jest nagrodą. I jak sobie to przepracujemy w głowie, że za każdym razem, kiedy dziecko ugryzie, uszczypie, zepsuje, dzieje się. Jest nasza uwaga, jest uwaga reszty grupy. To nic, że ona jest negatywna, dziecku może się nawet to nie podobać, ale ta uwaga jest. I niestety jest to na tyle atrakcyjne, że pogłębia te trudności i powoduje, że tych trudnych zachowań jest jeszcze więcej. No wydawałoby się, nikt nie chce być krytykowany i nikt nie chce, kiedy na niego się ktoś denerwuje, kiedy na niego ktoś krzyczy, ale jednak. Jest to silna uwaga, jest emocja, dziecko ma też poczucie sprawczości, że coś zrobiło, że wywołało lawinę różnych innych wydarzeń. Także bądźmy ostrożni na tą uwagę. Ja też, jak pracuję z grupą, jest dziecko, które sprawia takie trudności, daje jakieś rekwizyty na dywanik i nagle ono to rozrzuca zabiera i ucieka, nie zwracam w ogóle na niego uwagi. Albo mówię, zasada, nie zabieramy, albo to są moje rzeczy, tego nie możesz ruszać. To jest moje, nie twoje, moje. Albo staram się jakoś pozytywnie to komunikować. Najczęściej krótko, najczęściej nawet nie wiążę kontaktu, nie nawiązuję kontaktu zrokowego z tym dzieckiem, żeby poświęcić jak najmniej uwagi na te zachowania. Niepożądane, żeby ich po prostu nie potęgować. Najczęściej to dziecko, które nie ma tej uwagi, wraca z tą piłeczką, chce się z nami bawić, chce być w grupie, bo kiedy sobie biega, ucieka, a nikt na to nie zwraca uwagi, to ono się po prostu nudzi, a my się fajnie bawimy, a ono się tam nudzi. Pamiętajmy, że trudne zachowania to zazwyczaj wołanie o pomoc, czyli dziecko chce tej uwagi, chce tej uważności naszej na nim. Z jakiegoś powodu, tych powodów może być dużo. Bardzo często te wybuchy, te agresywne, silne zachowania ułatwiają dziecku samoregulację. Oczywiście nie są to zdrowe sposoby na samoregulowanie się, ale są jakimś wentylem emocjonalnym, pomagają w wyciszeniu, bo po takiej histerii jest dużo też stymulacji takiej czuciowej, jest dużo propriocepcji. Dzieci po prostu są później wyciszone, bo opadają już z tych sił, rozładowały się i następuje wtedy takie wyciszenie. Czasami nawet dzieci usypiają albo w płaczu w tym szale, nawet jeszcze maluchy potrafią w tym szale usnąć z tego już przemęczenia, z, z płakania. Także pamiętajmy, że każde, każde takie zachowanie jest dla nas dorosłych jakąś informacją i tym, to my musimy odkrywać skąd te zachowania pochodzą, po co dziecko to robi, dlaczego się tak zachowuje. No właśnie, niegrzeczne czy niewychowane, znowu tutaj trochę kontrowersji. Nie obrażajcie się na mnie, ale to jest kolejna rzecz, którą ja, którą ja cały czas słyszę. I tak jak ostatnio, może słuchaliście webinar o nadpobudliwości, o pracy z dzieckiem nadpobudliwym, czyli dzieckiem z ADHD. No ci rodzice mają bardzo pod górkę, dlatego, że na przykład ADHD nie jest wynikiem wychowania. A co, dzieci, co rodzice słyszą takich dzieci? No, że Pozwolili sobie, że nie ustawili granic, że, że źle wychowali to dziecko. Po prostu czasem usłyszą takie coś prosto w twarz. Także bądźmy na to uważni i zastanówmy się, jaki wpływ ma, na, na wychowanie, ma wychowanie na dziecko. Przede wszystkim na osobowość mają wpływy dwa czynniki bardzo proste: czynniki zewnętrzne i czynniki wewnętrzne. Mniej więcej w badaniach określa się, że jest to pół na pół. Czyli 50% to jest to, z czym się rodzimy, geny, temperament, ale też różne choroby, zaburzenia, i drugie 50% to, co my wkładamy od siebie, czyli nasz styl wychowawczy, środowisko wychowawcze, w którym się rodzimy. To daje taką ogromną odpowiedzialność, no bo jednak temperament temperamentem, czasami e, ktoś mówi, ten typ tak ma, a ja też byłam taka uparta, albo no, on ma taki żywy temperament, on nie usiedzi. Ale też wiemy, że dużo z tym możemy zrobić, bo aż 50% mamy tutaj wpływu. I chyba nie zdziwię was, jak powiem, że styl wychowawczy rodziców ma wpływ na zachowanie dziecka, tak? Zgadza się. Inaczej cała psychologia i pedagogika nie miałyby racji by tu, a tu okazuje się, że jednak ten styl jest dosyć ważny. Dobrze wiemy, że mamy różne style wychowawcze są takie bardzo autokreatywne, są takie bardzo. Dyplomatyczne, powiedziałabym, czy demokracyjne. Czasami dziecko ma więcej możliwości decydowania, czasami ma mniej, czasami są to partnerskie relacje, czasami są to zupełnie bez żadnych zasad środowiska rodzinne. I tu ważne, żeby dobrać odpowiedni styl do dziecka. Ja wiem, że zanim dziecko się urodzi, to mamy bardzo dużo założeń i bardzo dużo planów, co to my z tym dzieckiem nie będziemy robić, jak będziemy je cudownie wychowywać i czy tam ci rodzice to im, się nie udało, oni sobie nie poradzili, ale ja sobie poradzę. Moje no dziecko nie będzie jadło słodyczy, nie będzie oglądało telewizji, nie będzie robiło tego i tego, a za to będzie robiło to, to i to i będę spędzał z nim każdą wolną chwilę mojego życia. Jednak życie weryfikuje dużo. Tak samo jest jak jesteśmy młodymi nauczycielami, młodymi wychowawcami, również mamy różne założenia, a potem okazuje się, że jest po prostu z niektórymi rzeczami bardzo ciężko. Także też warto co jakiś czas się zastanowić i zapytać samego siebie, jaki mam styl wychowawczy, jakie były moje założenia, czy do których z nich możemy na przykład wrócić, czy niektóre trzeba zweryfikować, poszukać innego sposobu na to nasze dziecko. Pamiętajcie też, że dziecko najgorzej zachowuje się przy mamie. Przepraszam tutaj tatusiów, myślę, że mogą być też takie sytuacje, że to tata jest tym osobnikiem. I też jak na przykład odbieramy dziecko z przedszkola, wychodzimy, mamy dziecko w przedszkolu, dziecko anioł i nagle jeszcze w szatni no, pokazuje te wszystkie swoje zachowania trudne. Już te rogi wychodzą, jest afera, bicie, mamy kopanie, tarzanie się po podłodze. No i co pani nauczycielka mówi? no W przedszkolu taki był grzeczny, a tu przy pani taki łobuz. No chyba pani sobie z tym dzieckiem nie radzi, tak? Albo chyba yy, nie wie pani, co z tym dzieckiem robić, prawda? To jest, o, to są ostre słowa, ale słuchajcie, ja spotkałam się z takimi mamami, które w Prost usłyszały to, będąc gdzieś w przedszkolu, czy w szkole od innej osoby, od nauczycielki, czy od pracownika szkoły i są to bardzo przykre sytuacje. Miałam też mamy, które słuchajcie, płakały mi na różnych spotkaniach, że one sobie nie radzą, że właśnie wszyscy mówią, że w przedszkolu, w szkole Anią, a że przy nich się najgorzej zachowują. I co wtedy mówię takim mamom? To znaczy, że dziecko panią bardzo kocha. No i mamy najczęściej robią takie wielkie oczy. No, jak to kocha, niej się zachowuje najgorzej, na pewno mnie nienawidzi, gdzie popełniłam błąd. No, pamiętajcie, że dziecko najgorzej zawsze zachowuje się przy osobie, której najbardziej ufa, którą najbardziej kocha, przy której może pokazać wszystkie swoje trudności, a ta osoba mimo tego będzie ją kochać dalej. Czyli przy kim? Najczęściej przy mamie. I jeżeli dziecko zachowuje się przy nas inaczej, zachowuje się najgorzej, to znaczy, że to dobrze, bo ma taką osobę, przy której może to puścić. Pamiętacie, mówiłam wam kiedyś o dzieciach trzymających fason: o dzieciach, które są idealne, są zadaniowe, one wykonują zadania, wykonują wszystkie najtrudniejsze ćwiczenia, ustawiają się pierwsze w kolejce, zgłaszają się do każdego zadania. A w domu. Afery, płacze, histerie i różne trudności. To są właśnie te dzieci, które szczególną naszą uwagę powinny zwracać, dlatego, że w szkole, w przedszkolu one to wszystko trzymają w sobie, ale to musi mieć swoje ujście. Najlepiej jak takie dziecko się zbuntuje w szkole albo w przedszkolu, czy w żłobku, jak pokaże w końcu się z tej drugiej strony, czyli pokaże swoją osobowość, pokaże, że się nie zgadza, że mu się coś nie podoba, że ma czegoś dojść, że jest zmęczone. Wtedy możemy powiedzieć, że dziecko czuje się dobrze w przedszkolu, bo może czuć się tam, <laughs> przepraszam, na tyle swobodnie. Że pokaże się z tej swojej też trudno, trudniejszej, mniej lubianej przez większość strony. Także mamy głowę do góry, ale też jak będziecie widzieli taką mamę w szatni, która walczy z dzieckiem, obdarzcie ją takim dobrym słowem. Dajcie jej takie wsparcie, zrozumienie. Powiedzcie, że, że to jest normalne, żeby się nie martwiła, że, że to minie, żeby dała dziecku wsparcie, żeby przytuliła, żeby cierpliwie przebrnęła przez to, może pomóc, może dać jakiś wskaźnik. Może wskazać jakąś książkę, warto naprawdę pozytywnie się tak wspierać. Jego wysokość dziecko to też jest tutaj książki, którą Wam dzisiaj polecam. O osobowości, właśnie narcystycznej. Pomyślałam sobie, że to jest ważne, żeby o tym dzisiaj powiedzieć, dlatego że współcześnie jest to dosyć duży problem. Na pewno kojarzycie takie sytuacje, kiedy dziecko jest w centrum uwagi, kiedy wszystko jest dla dziecka. Nawet mamy takie powiedzenia: dziecku odmówisz, dla dziecka nie zrobisz, nie poświęcisz się dla dziecka. Na pewno znacie takie rodziny, a może sami jesteście taką rodziną, gdzie jest bezgraniczna adoracja i ślepo uwielbienie dziecka, gdzie nie wolno nic złego powiedzieć na temat dziecka bądź skrytykować. Rodzice ciągle podkreślają wyjątkowość tego dziecka, są bezkrytyczni, usuwają przeszkody też z jego życia, nie dbają o własne potrzeby i to jest taka charakterystyczna cecha. Najpierw dziecko, a potem gdzieś długo, długo nic i ja. Ale też nie dbają o taką szczerość uczuć. Czyli nie powiedzą, że im się coś nie podoba, nie zakażą różnych rzeczy. Na dziecku ciąży wielka presja, słuchajcie. Pomimo tego, że jest książek, książe nie ma zasad. Dzieci potrzebują tych zasad, żeby czuć się bezpiecznie, ale też jest taka presja bycia idealnym. Jeżeli dziecko cały czas słyszy, że jest cudowne, fantastyczne, najmądrzejsze, a dostało 3+, no to już jest jest taka presja, jestem najmądrzejszy, a nie dostałem najlepszej oceny dziecko też często czuje że musi sobie zasłużyć na miłość rodziców, na to uwielbienie nie dostaje też informacji zwrotnej, że coś zrobiło nie tak, odnośnie swojego zachowania więc tych trudności tutaj jest dużo i one się nawarstwiają i niestety tak jak mówię, no, tych zachowań, tych dzieci i tych rodziców jest coraz więcej, ale też słuchajcie, babcie lubią, tak, lubić tego swojego wnuczka stawiać na takim piedestale też jako Terapeuta czasami w diagnozie spotykam się, że przychodzi dwójka rodziców i babcia, ja już wtedy mniej więcej wiem, co będzie się działo. Oczywiście nie zawsze to też fajnie, że babci się angażują, ale czasami jest tak, że zaprzeczają każdej mojej, e, mojemu słowu, każdemu wnioskowi, które nasuwa się z badań gdzie wskazuje na trudności, a babcia mówi, nie, nie, on wtedy miał gorszy dzień, nie, 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 on w domu to robi, nie, on w domu to on mówi, prawda, i gdzieś cały czas starają się to dziecko usprawiedliwiać. Jest to taka domena, tak ma być, mówi o epidemii narcyzmu w krajach dobrze rozwijających się, dlatego że w tych krajach te wszystkie podstawowe potrzeby tutaj mamy piramidę potrzeb według, według Maslowa, ta piramida potrzeb ona te podstawowe szczeble są zabezpieczone w tych krajach wysoko rozwiniętych czyli fizjologicznej, bezpieczeństwa, miłości, przynależności, uznania więc tutaj najczęściej koncentrujemy się już na tej samorealizacji. Bardzo często te dzieci narcystyczne wyrastają na dorosłych narcystycznych osobników i rzeczywiście chcą się samorealizować, stawiają na swój rozwój, myślą o sobie raczej niż o innych, ciężko jest im współpracować, szukają raczej osoby, na której mogą się wzorować, jakiegoś ideału, do którego chcą dążyć, ale bardzo często czują się nawet lepsi od tych swoich ideałów, wiedzą, że coś chcą osiągnąć. I zrozumcie też, że ten narcyzm nie jest zły, bo trzeba wierzyć w siebie, mieć taką pewność co do tego, kim jesteśmy, dlaczego się tak zachowujemy albo czego chcemy w życiu. Ważne, żeby to nie było esencją naszego życia, żeby do tego właśnie i tylko do tego nie dążyć. Myślę, że też dobrze o czym w tym momencie mówię. Choćby te zachowania były najtrudniejsze, choćby tutaj to wszystko się wydawało czasami sytuacją beznadziejną, okazuje się to już, liczne badania na to wskazują i tutaj pocieszenie, rezultat interakcji w znacznie większym stopniu zależy od dorosłego niż od dziecka, czyli my mamy bardzo duży wpływ na to, jak ostatecznie z tych trudności dziecko potrafi wyrosnąć, jak potrafi dalej się rozwijać. Badania wykazały, że nawet najtrudniejsze, najbardziej irytujące dzieci, Dobrze się rozwijają, jeśli dorośli reagują na ich potrzeby. Czyli wychodzimy troszkę z tych naszych schematów i staramy się świeżo, świeżej spojrzeć na te nasze trudne dzieciaki. Co takie dziecko słyszy w ciągu dnia? Jesteś niegrzeczny? No, dzisiaj o tym webinar, prawda? Słowo niegrzeczne już go nie używałam około 40 minut, ale zobaczcie, że ono cały czas wraca, czyli to nic nie znaczy praktycznie. Nie wymyślaj, nie marudź, zawsze to samo. Nigdy nie słuchasz. Wyrzucamy słowa zawsze i nigdy, bo to jest niemożliwe, żeby zawsze albo nigdy czegoś nie robić. Przesadzasz, aleś ciebie łobus. Jesteś leniwy, niedobry, brzydki. Bardzo często słyszę, słuchajcie, nawet dzisiaj na zajęciach w czwartki mam zajęcia grupowe dla rodziców razem z dziećmi, uwielbiam te zajęcia, ale czasem zdarzają się takie osoby i mam właśnie w jednej grupie nawet dwie czy takie takich dorosłych, którzy używają ciągle słowa niegrzeczne. Jesteś brzydki, nawet nie kwestia brzydko robisz, tak, że oceniamy zachowanie dziecka. Oni mówią, jesteś brzydki, jesteś niedobry, nie cuduj, ale z ciebie tchórz. Nie jadek, wybacz, jak inni, zobacz jak inni grzecznie siedzą, jedzą, stoją, co tam chcemy, tak? Czyli porównujemy do kogoś innego, kto według nas jest grzeczny, a to nasze dziecko na pewno grzeczne nie jest. No właśnie. Pamiętajmy też, że wiele trudnych zachowań nie jest związanych z wychowaniem i tutaj przechodzimy sobie już do tych trudności rozwojowych, czyli do zaburzeń. O tych zaburzeniach już nieraz na naszych webinarach słyszeliście. 2 na 10 dzieci w wieku przedszkolnym, dwoje na dziesiątkę dzieci w wieku przedszkolnym doświadcza trudności rozwojowych, ale też wielu naukowców uważa, że to jest liczba mocno niedoszacowana. Nawet 40%, czyli 4 na czwórka na 10 roprzedszkolaków na może mieć jakieś trudności rozwojowe. Z czasem 5-6-latki, kiedy już mają te badania gotowo gotowości szkolnej, okazuje się, że im dalej, tym więcej tych trudności się wykrywa. No niektóre rzeczy można też diagnozować później, natomiast no, 10, to jest dużo naprawdę. Także staramy się o tym pamiętać, że dzieci po prostu mają trudności. ADHD o tym był ostatni mój webinar: zespół pobudliwości psychoruchowej, z deficytem uwagi, czyli nadruchliwość, problemy z koncentracją uwagi, impulsywność, emocjonalność na wykruchu. Jeżeli dziecko ma na wykruchu, to nie możemy go karać za coś, co jest poza jego kontrolą. A karanie dzieci za takie rzeczy, które nie zależą od nich, powoduje pogłębienie trudności, <laughs> przepraszam. Powoduje jeszcze większe deficyty w tych obszarach, w których już są, powoduje postawę opozycyjno buntownicze. I to tego nie chcemy, tak? No te cechy, które, o których tu wspominałam ostatnio, o trudności w wykonywaniu codziennych czynności. Potrzeba i nawyk ruchu, niecierpliwość, niedokładność, nierówne tempo pracy, impulsywność, zapominanie. A my się denerwujemy, że dzieci zapominają. Nam też się zdarza zapominać. Przestymulowanie, przebodźcowanie również polecam webinar, jeden z moich ulubionych, on jest cały czas dostępny. Słomiany zapał, huśtawki nastrojów, wrażliwość, bycia niezrozumiałym, rozproszenie uwagi. Mutyzm wybiórczy, też go dzisiaj wybrałam, żeby go wskazać, bo co nas denerwuje? Denerwuje nas to, że dziecko mówi w różnych sytuacjach, a w pewnych nie mówi w ogóle, bo na tym polega istota mutyzmu wybiórczego. Również o mutyzmie wybiórczym był webinar, także zachęcam, jeżeli kogoś ten temat interesuje, żeby sobie te starsze webinary odgrzebać, ewentualnie moderacje, proszę, żeby tutaj gdzieś z boku w komentarzu wrzucić link do tego webinaru, bo myślę, że warto sobie o nim posłuchać. Dlaczego nas to denerwuje? Dlatego, że my się często dziwimy, że jak to jest, że w niektórych sytuacjach dziecko mówi, a w innych nie. Wydaje nam się na tyle dziwaczne, na tyle um, nienaturalne, że dużo osób obwinia dzieci z mutyzmem wybiórczym, że są złośliwe. A ich milczenie nie wynika z uporu, złośliwości ani manipulacji czy niechęci do tej dorosłej osoby, z którą jest, ale jest spowodowana silnym lękiem. Mutys wybiórczy to zaburzenie o podłożu lękowym. I to jest rzecz, którą trzeba po prostu terapeutyzować, najczęściej małymi kroczkami. Także nie denerwujmy się i nie obwiniajmy dziecka. WWD, czyli dzieci wysokowrażliwe. Tu Kasia ostatnio miała piękny webinar o dzieciach wysokowrażliwych. Również zachęcam, żeby sobie je odgrzebać. Dlaczego nas te dzieci denerwują? Dlaczego uważamy ich zachowania za trudne? Skłonność do zauważania większej liczby szczegółów w swoim otoczeniu do głębszej refleksji przed rozpoczęciem działania. Czyli dziecko patrzy, analizuje, zastanawia się, trwa to długo, długo. Jak coś się wydarzy, to dziecko może to rozpamiętywać, może mieć długo jakieś koszmary, może to po prostu przeżywać i to może być dla nas dorosłych po prostu męczące. Wycofanie trudności w adaptacji, no zaadaptowanie dziecka wysokowrażliwego w przedszkolu czy w żłobku, czy nawet w szkole w pierwszej klasie, może być dla rodzica i dla nauczycieli bardzo trudne. Bo to jest dziecko, które potrzebuje wolniej Dłuższy czas adaptacji, spokojniej, nie można go naciskać. My byśmy chcieli już tutaj do szkoły Ciach albo do przedszkola, a my do pracy i mamy z głowy. A tutaj dziecko potrzebuje dużo więcej tej uwagi. Ale też dziecko jest wyczulone na subtelne bodźce, łatwo ulega przestymulowaniu i takie dziecko przeboczcowane, które wraca po przedszkolu do domu, może to jasno pokazywać. Bądź też w szkole może się szybko pobudzać. APD albo CAPD, czyli zaburzenia przetwarzania słuchowego, również o tym niedawno mówiłam. Problemy ze zrozumieniem dłuższych poleceń i pytań. Tak, i my pytamy, mówimy, a dziecko nie odpowiada, czyli to jest chyba najbardziej drażniące. Tak jak wspominałam, że dziecko nas po prostu nie słucha. Słaba pamięć słuchowa. Wysyłamy dziecko, iść przynieść torebkę spokoju czy plecak. Dziecko wraca, mówi, co miałem przynieść? I my mówimy, plecak przynieść. Dziecko wychodzi, wraca, co miałem przynieść? I to już jest dla nas troszeczkę irytujące. Częste zmęczenie, bóle głowy, rozdrażnienie, w związku z tym <laughs> natruchliwość. Obniżona koordynacja, agresja, impulsywność to są te trudne zachowania, które ze strony dziecka z zaburzeniami przetwarzania słuchowego możemy doświadczyć. Nadmierna wrażliwość połączona z płaczliwością. I ta płaczliwość znowu jest dla nas drażniąca, czyli wchodzimy sobie na ten etap zachowań drażniących ze strony dzieci. SPD, czyli bardziej moja działka zaburzenia przetwarzania sensorycznego, czyli integracji sensorycznej, reagowanie na bodźce sensoryczne w nieadekwatny sposób, czyli my uważamy dziecko za przewrażliwione, za to, że cuduje, że przesadza, że nie rozumie niektórych rzeczy, może być nadmiernie pobudzone lub wyciszone. Może mieć trudności z koncentracją uwagi, z planowaniem motorycznym, może mieć rozwój społeczny troszeczkę opóźniony albo utrudniony, i problemy emocjonalne, i bardzo często nas to troszeczkę wybija z toku Jeżeli dziecko jest na przykład nadwrażliwe, dotykowo, a my chcemy wyjść z domu, a dziecko już przymierza 10 rajstopki albo koszulkę, i wszystkie są złe, bo gryzą, szczypią, drapią, ściskają i już nam brakuje czasu i cierpliwości, no to niestety możemy myśleć właśnie o tych zaburzeniach jako o powodzie, a nie znowu to, że dziecko jest złośliwe, że robi nam na złość, że nie liczy się z naszymi potrzebami, po prostu ma takie trudności sensoryczne. Jednym z takich działów czy takich problemów właśnie sensorycznych jest dyspraksja, czyli zaburzenia planowania motorycznego, inaczej dawniej było nazywane syndromem niezdarnego dziecka. I te dzieci bardzo często są klasyfikowane przez nas dorosłych jako dzieci właśnie niegrzeczne. Dlatego, że są niezdarne, niezgrabne, sprawiają niechlujne, wrażenie niechlujnego, mną ubrania, zeszyt wcisnął w ten plecak, on jest cały pomięty, zaginają rogi kartek, wylewają rzeczy na stole, mówimy znowu wylałeś sok, jesteś niegrzeczny, brzydko się zachowuje w przystawie, tak? A on po prostu nie ma tej kontroli nad swoimi rękami, nad swoim ciałem. Ta świadomość tutaj często jest po prostu obniżona. Ma trudności z wysiedzeniem w miejscu, także te dzieci będą się wiercić, będą zadawały kilka razy te same pytania. Ma problemy z samoobsługą czyli trzeba będzie im wiązać te buciki, zapinać guziki pomagać w tych czynnościach dosyć długo, unikają nowych miejsc aktywności, wymagają powtarzania poleceń, wymagają rozbicia czynności na etapy lub, i lubią też schematy. Czyli my będziemy im mówić, no 100 razy Ci to pokazywałem, jak to się robi, a to dziecko dalej nie wie. Nie dlatego znowu, że jest niegrzeczny, nie słuchało, tylko dlatego, że potrzebuje większej ilości powtórzeń, żeby nauczyć się nowej umiejętności. I znowu te zachowania nie wynikają z jego niegrzeczności, a z układu nerwowego, z nieprawidłowo rozwijającego się układu nerwowego. ASD, czyli zaburzenia ze spektrum autyzmu, o tym również kilka webinarów już było tutaj u nas w Family. dajcie znać, czy oglądaliście, czy Wam się podobały te poprzednie webinary, może polećcie sobie, który jest Wasz ulubiony, może zrobimy kiedyś jakiś plebiscyt, jestem bardzo ciekawa, dajcie znać koniecznie, które webinary oglądaliście i które są Waszymi ulubionymi, albo które polecacie najczęściej, to są dla mnie ciekawostki. Dzieci w spektrum co robią? Unikają kontaktu wzrokowego, co nas też może drażnić i unikają takiego bezpośredniego kontaktu, nie wszystkie oczywiście, bo tutaj mówimy o spektrum, także będę mówiła teraz o części różnych cech, które mogą się wydarzyć. I rzeczywiście często traktujemy to jako brak szacunku, że my coś mówimy do dziecka, a ono na przykład w trakcie odwraca się bokiem albo tyłem, to nie znaczy, że nas nie słucha. Może dokładnie wiedzieć, co do niego mówimy, ale ten kontakt bezpośredni nie jest dla niego tak samo ważny eee, i może eee, odwracać się, może nie utrzymywać tego kontaktu. Robienie rzeczy po swojemu to nas bardzo drażni, bo my mamy swój plan, a dziecko ma inny i nie możemy się spotkać gdzieś w, w połowie drogi. Protestowanie na zmiany, powtarzane, powtarzane zachowanie, np. trzepotanie dłońmi, co bardzo często jest traktowane jako zaburzenie czy jako zachowanie trudne u dzieci, w spektrum, a to jest sposób, w jaki oni wyrażają swoje emocje. Wąskie, intensywne zainteresowania, nietypowe lub intensywne reakcje na bodźce sensoryczne. Czyli zobaczcie, jest tutaj dużo rzeczy, które nas, nas dorosłych może nie tyle nawet niepokoić, co drażnić, denerwować w takim codziennym funkcjonowaniu, i to jest normalne. Co jeszcze wpływa na zachowanie dziecka? Na pewno choroby, ale też no, dzieci lubią być czasami zarobaczone, stres, presja, którą my sami dajemy na dzieci, zmęczenie. Dziecko, które nie śpi, które jest przebodźcowane, przestymulowane, przemęczone różnymi zajęciami dodatkowymi, nie będzie mogło dobrze kontrolować swoich emocji, nie zawsze będzie miało siły, żeby nas słuchać i żeby wykonywać nasze polecenia. I pamiętajmy i zapamiętajmy sobie to już na zawsze, że te tak zwane niegrzeczne zachowania to często konsekwencja zaburzeń rozwoju, tak, lub nieprawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, a nie złośliwość, kromność, upartość i manipulacja dziecka nami. Zanim nazwiemy coś niegrzecznym zachowaniem, starajmy się dokładnie nazwać, co to jest, o co nam chodzi, o jaką część zachowania, czego w takim razie od dziecka wymagamy, jakie są nasze wizje, jaka jest nasza... Potrzeba, tak? Co chcemy, żeby dziecko zrobiły. Pamiętajmy też o niespełnionych oczekiwaniach, jakie my pokładamy w dziecku. Pamiętajcie, że dzieci też to czują, że chcieliśmy, żeby coś zrobiły, a one temu nie podołały. Dzieci cierpią tak samo jak rodzice, nie mogą zaspokoić ich oczekiwań. Nawet jeśli nie dają tego po sobie poznać, i czasami te prześmiewcze zachowania, uciekanie, wygłupianie się, tak jak tutaj widzimy na rysunku, jest taką reakcją obronną. Żeby nie pokazać, jak bardzo mnie to boli, żeby trochę to spłycić, zlekceważyć. Jeszcze bardziej wtedy denerwujemy wychowawców czy rodziców, ale to nie spływa po dzieciach. One czują, że te oczekiwania są, a one im sprostać po prostu nie potrafią. Przypominam o konkursie. Dzisiaj do wygrania jest książka Jego Wysokość Dziecko. Co trzeba zrobić? Udostępnić publicznie webinar, opisać co to znaczy grzeczne, niegrzeczne. Oczywiście już swoimi słowami, już myślę, że po tej godzinie dobrze wiecie co mamy na myśli. Mamy jeszcze chwilkę, żeby tych kilka pytań tutaj wpisać. Trzy osoby. Nagrodzimy tą książką, i wyniki będą już za chwileczkę. Pamiętajcie, za tydzień zabawy terapeutyczne w przedszkolu i szkole, proste sposoby na trudne sprawy. Już w poniedziałek, 25 kwietnia, 19.30 u nas, tutaj na famigowym Facebooku. Kasia Piekarczyk zaprasza z masą ciekawych, konkretnych propozycji, jak motywować dziecko do pracy. Magdalena Perzyńska. Zapraszam za dwa tygodnie. Uważajcie, bo tutaj znowu czwartek, bo to będzie długi weekend, więc po długim weekendzie się spotkamy wypoczęci, pachnący, opaleni właśnie w czwartek 5 maja o 19.30 również na Facebooku. Jak motywować dziecko do pracy, działania wspierające samodzielność u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Nie przegapcie tego webinaru. Naprawdę bardzo polecam. I czas na pytania. Te pytania powolutku już mi tutaj moderacja widzę, że przesyła, że gdzieś w trakcie też je zadawaliście. A w międzyczasie, zanim te pytania nie dziękujcie za wykład, nie uciekajcie, jeszcze jeszcze nie koniec. Zanim te pytania tutaj do mnie jeszcze pospływają, pamiętajcie, że można zakupić pakiet webinarowy z dzisiejszego webinaru zaświadczenie. Taki formularz. To są materiały, słuchajcie, m.in. taki formularz diagnostyczny. Tutaj mamy różne pytania, np. przysad nie reaguje na niewielki pól, nie zwraca uwagi na drobne skaleczenia, myli się wykonując polecenia słowne, nie potrafi wysiedzieć w miejscu. Różne dziwne pytania i tych stron tutaj jest cztery. O, proszę bardzo. I wypełniając to mniej więcej może będzie łatwiej określić, w którym... W którym gdzie szukać trudności, jakby co może być powodem, czy na przykład zaburzenie integracji sensorycznej, czy, czy na przykład przetwarzanie słuchowe, czy spektrum autyzmu. Także bardzo polecam to jest w pakiecie tych materiałów plus jest ten plakat, też z trudnościami dziecka plus jest ta prezentacja także polecam się. Ok. Link tutaj macie: famiga.pl przez zaświadczenia, ale jest też taki link na. tutaj dziś przypięty, także możecie sobie spokojnie tam. zaglądać. OK, czytam pierwsze pytanie. Pani Małgosia: bije mamę, kopie pluje, to znaczy, że kocha, pozwalać ma, mają na to. Nie pozwalać mają na to. Mamy też swoje granice, i to powinno dziecko jasno wiedzieć, tak? Widzę, że jesteś zdenerwowany. Jak myślisz, co można zrobić, kiedy jesteś zdenerwowany? Albo możemy na spokojnie kiedyś porozmawiać z dzieckiem? Słuchaj, zazwyczaj jest tak, że jak odbieram cię z przedszkola, to jesteś bardzo zdenerwowany, kopiesz mnie i bijesz. Nie podoba mi się to, nie chcę, żebyś mnie kopał. Jak myślisz, co możemy zrobić, co by było dla Ciebie miłe, żeby pomogło Ci się uspokoić? Albo co możemy zrobić zamiast tego, żeby było przyjemne i dla Ciebie, i dla mnie? I tu rodzice znajdują różne rozwiązania. Jeżeli jest dziecko takie do pogadania, to fajnie, bo można się z nim pogadać. Jeżeli nie, to możemy sami proponować i szukać takich sposobów. Czasami trzeba bardzo mocno poprzyciskać, dziecko poprzyturać przez 5-10 minut, zanim zaczniemy się ubierać. Czasami nie idziemy od razu do szatni, nie wrzucamy w te buty i inne rzeczy. Tylko może trzeba chwilę posiedzieć z dzieckiem w ciszy, może posłuchać, co dziecko ma do opowiedzenia. Także różne są sposoby. Czasami jeszcze w drodze do domu można na przykład skoczyć na pół godziny na plac zabaw, żeby te emocje w ruchu gdzieś dziecko mogło odreagować, niekoniecznie na mamie. Także nie zgadzamy się na to, żeby pluło kopało i drapało. Staramy się znaleźć takie sytuacje, takie momenty, takie sposoby, żeby bezpiecznie i na jednej, i dla drugiej strony to zabezpieczyć. Pani Beata. Pani słowa to miód na moje uszy. Bardzo dziękuję. Też powtarzam dziadkom, że moje dzieci tak mnie mocno kochają i to tylko przy mnie pozwalają sobie na taki wylew emocji. No i świetnie. Bardzo się cieszę, że, że też no, pani to dostrzega i że mogłam podeprzeć te pani zdania. Pani Bogusia, czy istnieje bezstresowe wychowanie? Dzieci często słyszę o takim od rodziców. No właśnie, co to znaczy bezstresowe zachowanie? To jest takie zachowanie, za które dziecko, zamiast dziecka stresuje się rodzic. Bo to często tak jest, że to my się stresujemy, a dziecko już niekoniecznie. Oczywiście żartuję. Był taki nurt, oczywiście, bezstresowego wychowania. On dalej troszeczkę pokutuje i my czasami nazywamy bezstresowym to, co niekoniecznie takim jest. Niektórzy rodzice dają większą swobodę, dają możliwość taką, żeby dziecko się wykrzyczało, wytupało, czy w sklepie czekają, aż dziecko w histerii na tej podłodze nie dostało lizaka i krzyczy i płacze. I czekają, aż ono się po prostu uspokoi, bo wiedzą, że każda próba podniesienia, dyskusji tylko będzie potęgowała tą sprawę. Albo po prostu zostawiają koszyk i wychodzą ze sklepu, prawda? Więc. To zależy od rodziców, naprawdę, bardzo. Są oczywiście rodzice bardziej liberalni, którzy pozwalają na więcej. Są tacy, którzy są bardziej tacy restryktywni i będą te zasady szybko i intensywnie egzekwować. Także ciężko powiedzieć, tak naprawdę, o czym myślimy, mówiąc obecnie, że dzieci są bezstresowo wychowywane. To też trzeba by po prostu konkretnie nazwać. I pani Viola, pani Joanna, kocham panią. Przepraszam bardzo, miały być pytania. No, miło mi bardzo. Te Pani webinary są skarbnicą wiedzy i praktyki. Uwielbiam jej i Pani cierpliwy, kojący głos. Tak, dużo rzeczy można powiedzieć. Niekoniecznie to, że mam kojący głos, ale bardzo dziękuję. <gryw> bardzo dziękuję za te miłe słowa. I ostatnie pytanie, słuchajcie dzisiaj chyba. Marta, pani Marta, w jakim wieku można zdiagnozować dysprakcję? Dysprakcja niejako zaburzenie rozwojowe, takie medyczne czy psychologiczne, z ramienia integracji sensorycznej praktycznie można zdiagnozować w każdym wieku. Diagnozujemy od maluszka, e, no, takie no, mini dzieci to jeszcze, jeszcze może nie, no bo tutaj potrzebujemy trochę więcej ich ruchu, żebyśmy mogli ocenić, czy on jest intencjonalny, czy nie. Natomiast no, takie dwulatki myślę, że już możemy powolutku... E, Powolutku diagnozować dobra, żebym nie była źle zrozumiana. Diagnozować pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej można w każdym wieku, eee, bo. Sensorycznie jesteśmy całe życie kierujemy się zmysłami, i przetwarzamy te bodźce. Ja diagnozuję dzieci nawet już od tak 6-7 miesięcy, przychodzą na konsultacje takie maruszki z rodzicami, diagnozujemy sobie czy konsultujemy. Do czwartego roku życia przygotowujemy tak zwaną wstępną diagnozę procesów przetwarzania sensorycznego. Po czwartym roku życia już taką normalną diagnozę procesów przetwarzania, ale uwaga, nie czekamy do czwartego roku życia to od razu mówię, bo to jest ten czas stracony, kiedy dziecko jest małe. Ma najbardziej plastyczny układ nerwowy, a później już diagnozujemy, jak tylko długo się da, czyli i młodzież możemy, i dorosłych możemy diagnozować. Najczęściej i z taką informacją możecie się spotkać w różnego rodzaju poradniach czy miejscach, gdzie diagnozuje się pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej do 12-13 roku życia, ale i młodzież, i starszych też można zdiagnozować, także w każdym wieku, czy akurat. Uda się wtedy stwierdzić dysprakcję. Jeżeli to będzie maruszek, może być trudno, ale już u starszych dzieci raczej bez problemu. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na te pytania i mam dla Was jeszcze informacje o osobach, które wygrały dzisiaj. Słuchajcie, konkurs dzisiaj książeczkę wygrywa pani Magda Bocian, pani Aleksandra Łuczak i pani Katarzyna Zbrożek. Prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej tutaj przez Facebooka, przez naszą, naszą stronę na Facebooku. Jeszcze raz przeczytam i gratulacje dla pań. Pani Magdalena Bocian, Aleksandra Łuczak i Katarzyna Zbrożek. Gratulujemy paniom, dziękujemy za wszystkie komentarze. Ja jeszcze włączam wam tutaj Szybciutko bibliografię. Książki, które często pojawiają się w naszych webinarach. Ta bibliografia również jest załączona do materiałów. Bardzo polecam każdą z tych książek. I co? Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już w poniedziałek i później za dwa tygodnie, we czwartek. Żegnam Was, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Was, papa.